Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym materiale z Forzy i tak, to gdzie tu jest to miasteczko? Tu u góry gdzieś to było. Przechodzimy w końcu do, oto, to szybka podróż. Do klasy S2, w sensie bierzemy jakiś nowy samochód, muszę zobaczyć co tam mam w garażu, co warto by było wziąć. Super, losowanie. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, mnie to losowanie bardzo lubi. Dobra, odbierz nagrodę, super. Odbierz nagrodę i jedź nią od razu. Śmieszne. Proszę. Śmiechu warte. Śmiechu warte. Moje samochody. Poczekajcie, nie żaden obecny, tylko sortuj, jeśli chodzi o klasę. Klasa S2, klasa X nie. Klasa S2, co ja tu mam? Klasa X, to mnie nie satysfakcjonuje. O, ale tu też mam Audikę. To jest to Ferrari, które kupiłem, kompletnie niepotrzebnie. Czy co? Chyba raczej te zakupy były tak ustawione logicznie. I po coś, ja chciałem przypomnieć, po coś tutaj to Porsche jest, więc poza tym ma super dźwięk. Bierzemy. Wyjdź i jedziemy tym, jakby się tak dało. Okej, dobra, pierwsze lepsze, tutaj to. Zobaczymy. W ogóle mieliśmy fotoradary jeździć, tylko jest coś popadane. Zrobimy tak, że raczej sobie przejedziemy najpierw jeden wyścig, a potem pojedziemy fotoradarki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że przede wszystkim sobie ten samochód tutaj poradzi, bo jak nie, to potem mamy na przykład to Audi jeszcze tak do wyboru. Ma 10 prędkość, ono może jest lepsze, wiecie. 9, 7, a 10 to tam może znowu specjalnej różnicy nie ma. Zobaczymy, do fotoradarów może sobie weźmiemy tą Audikę i zobaczę, jakie to prędkości maksymalne rozwija i czym będzie więcej, bo jednak mi się wydaje, Porsche trochę więcej waży. On jest taki jakiś taki, wiecie, masywny, jak to mi pierdyknie w bandę, to go wyhamuje. Dlaczego tu jest tak ciemno? Ty, ale tu jest ciemno. Ty, ale fajnie się trzyma drogi. Tylko, że dupę widzę, for sure. Fajnie się trzyma drogi. Kozacko. To jest porównanie do tego poprzedniego. Dlaczego tu jest naprawdę tak ciemno? Mogli, akurat jest fajnie, zrobiłem piękne autko, po prostu zielone, tak super. Nie wiem, czy zrobiłem, czy kupiłem gotowca, ale for sure, coś mi się to jednak opłaca. Dobry jest. Daje radę. Da rady na tych wyścigach, da rady. Cel, dobra prędkość, co? Co ty do mnie mówisz? Jaka dobra prędkość? Co to jest za cel w ogóle głupi? Zły wymyślili. Pierwszy raz coś takiego mam. Co chodzi z tym dobra prędkość? Chyba, że wystarczająco szybko muszę grzać. I to jest dobra prędkość. Mam czystą jazdę. O, dobra prędkość, dobra, jest. To mi z automatu powinno samo się nabić. Jezu, ale ciemno! Naprawdę dupę widzę. Jak ktoś ogląda to w ciemnym pomieszczeniu, to spoko, ale... Jezu, no jeszcze mnie tu, no nie, tego ci nie odpuszczę, ty w tym Lambo. Miałem wrażenie, że tu jakieś robactwo wyleciało, szerszeń czy coś. Dawaj, jedziemy. Ja nie chcę prędkość, tylko dobra prędkość. Staram się, no. Jezu, ja też. Przetyp, ale przeburzył to. Jaki gość, widzieliście jak tu wszedł w to? Dawaj. Świetna prędkość to też dobra prędkość? Miejmy nadzieję. Fuck! Dlaczego po tej stronie zawsze musi być hopa? Jezu, nie to!
No nie zrobię tego z dobrą prędkością. Co ile on to jakby sprawdza? No dawaj tą dobrą prędkość, 6. Jak wskoczy, to wskoczy na fuksie. Rewelacyjna prędkość, dawaj, 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 dawaj. Musi, uda się. Hehehehe. Jedzie to 360, dobra, naprawdę zjeżdżając w dół, ale to może na niektóre fotoradarki być całkiem spoko. Zrobimy ten jeden test na 322, jedziemy fotoradary teraz. Sprawdziło się, jakby zrobiło co chciałem. Było ciemno w piździu, dlaczego tak, to ja nie wiem. Znaczy no, wiem, no tak ustawili ten wyścig. Ale w fajnym miejscu mnie postawili. Jaka tu jest prędkość? 290, przecież ja to zrobię 3 razy. Nie za dużo tego? Ej, to jedzie wolniej do tyłu niż tamta Audika. Tamta Audika jechała 109 chyba. Dawaj, tak wykręcimy. Hop. I teraz, 290 tam u góry, to jest jakby żaden problem, kompletnie zero wyzwania. Zero wyzwania. No już. Aha, to jest ten, prędkość, pomiar, dobra. Dawaj, 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 lekko. Są jakieś fotoradary na drodze? Ja tam widzę fotoradar. To nie tak się robi. Nie tak, Mateusz. Zewnętrzną się grzeje. Okej, okay, tu jest zdecydowanie za szybko. Jest tu jakiś fotoradar, zobaczymy, czy to się uda. Udało się 247? Lekko, frajerzy. Dobra, to po kolei. Tu jeszcze coś jest. Daleko mam do tego? Ojeju. Ojeju. To już do tego chyba jest bliżej. 306. Pytanie, od której strony? Tu jest potem lupa. Oni by chcieli, żeby to od tej strony było robione najprawdopodobniej. A tędy bym nie dojechał? Nie wiem, no ale tu dołem mamy 3 fotoradary. Możemy to tak dołem machnąć. To by było lepsze. To ja w ogóle tu zrobił szybką podróż. Gdzieś w okolice. Kurczę, nie możecie mi tu dać szybkiej podróży? Albo chociażby tu. A niekoniecznie to pojadę. O, na tej zasadzie dokładnie. I teraz. Nie mów, że baterie padły mi teraz. Pyty. Aha, baterie. Muszę iść wymienić. Emulatorki od Duracella wygrywają wszystko. Szykaj, Mateo, ogarnij, że to się wkłada, tak? Dziękuję. Polecam, w ogóle to jest jakby, jestem z tych ludzi, którzy nie cierpią jakby tworzyć śmieci, a zużywanie za każdym razem baterii zwykłych to jest masakra. Taki akumulator nie dość, że was wyjdzie taniej, to sobie go naładujecie potem. Chcecie napełnić kilka na podmiankę, nie od razu. I serio, nie płacić, przecież akumulatory nie są o wiele droższe niż same baterie porządne Duracella, załóżmy, a na serio się opłacają o wiele, wiele bardziej. Bałem się, że z kimś się zderzę w powietrzu, tak żeby było trochę słabo. A jaki jest w ogóle cel tego, gdzie ja tu śmigam? 306. Nie wiem, czy to od tej strony się uda, ale całkiem możliwe. Całkiem jest możliwa ta opcja. Co to było? Jak nie, to weźmiemy od drugiej strony tego lupa. Tu to jest piękne. Sobie zostawili na S2 albo na X-a potem. Zobaczymy, ciekawe, czy jest X. Tam chyba jeszcze nie jechaliśmy. Tak for sure. Czyli które to jest tutaj? To najprawdopodobniej trzeba wyjść stąd jakoś poważnie. O, i to jest tutaj cel. Nie zrobię od tej strony 306. Nie ma. Od tej drugiej to trzeba robić. Para pa pa para pa 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 para pa pa. Ej! Ale się... Szkoda, że nie ma dopałki. Dobra, nawracamy. Nie na tej zasadzie. Musiałem się podrapać. Dobra.
Dobra. Wykręcaj. Jedziemy. 306 po wyjściu z tej lupy. Spoko, ja nie wiem, czy to jest lupa. No pętli, tak? 306. Będzie. Lekko. Hop. Powinno być. Jest już przez 350. Hop. Patrzcie, jak idealnie wyląduje. Jest ze śnikiem działo chyba. Dobra, mapa. Jak wszystkie fotoradary przejadę na tym odcinku, a coś się... O, już mamy 100. Już jesteśmy zaproszeni do Króla Góry. To temu chyba mi nie chcecie mapy odpalić. Tak, dlatego. O, będzie jakaś prezentacja. Boss, this is it. They have something they're calling the ultimate Hot Wheels experience. Horizon didn't design this one. We just told them we needed a finale and it had to be massive. Going on past experience, maybe we shouldn't have said that. To jest ta pętla wokół góry, o której mówiłem. Dobra, ale my jakby nie skupiamy się w tym momencie na tym, gdzie ja jestem. Tu. Czy ja tu nie mam czasem mega blisko? O ty w dupę. Tu mam o wiele bliżej. No, to najpierw ten. Jaki masz cel? W sensie, jakie tam okolice? 322. To jest chyba ten, który chcemy wziąć. Raczej wiemy, skąd rozbieg. Tam przy dopałce jest takie coś. Dobrze myślę, to jest to, czy nie do końca? Ale z góry to jest bez szans, jak ja wezmę ten zakręt. Stąd już zdecydowanie mamy prostą. Tam jest za duży zakręt, mimo tego, że jest dopałka i jest w dół. A 322 to powinno jakby zrobić. O, tu sobie już dopałkę uruchomimy, no już pojadę zdecydowanie. Hamuj! Frajerstwo. Zrobimy dopałkę. Musi być 322. Lekko tam przecież. Żeby tu nie było za szybko, żebym jakby się nie odrywał za długo. Się musimy rozpędzić. Dawaj, trochę wystarczy. Jest, okej. Ty, dawaj, ja jadę do góry. Póki tu jestem. To jest ten Goliat cały najprawdopodobniej. Jeśli to ma prawo się udać. Coś tu też odpaliłem. Jest jakiś pomiar czegoś. O ty w życiu! Szczerze to ja nie wiem, co tu się wyrabia. Nie mam kompletnie panowania nad tym! The fuck! Ej, to było dobre. Pięknie, po prostu fenomenalnie zrobione. Tak a propos, byłem na samym dole, jestem u samej góry. To nie wiem, czy to kogoś interesuje. Ziemi fotoradary chyba pozmieniały. 257 easy i potem mamy tu jakiś kolejny? Niekoniecznie. Ale to tego sobie poprawimy. 257, gdzie mam jechać? Brawo, chłopaki, brawo. Ej, to chyba powinno easy, nie? 257. Patrzcie, tam jest lekki. A, to jest strefa pomiarowa. A, nie, lekko. Jezu, co tu się dzieje? Dlaczego kolejna pętla? Uwielbiam ten dodatek. Jest po prostu genialny. Stop. Ha. Tu jest fotoradar. To może szybką prędkością podróż tu i tam sobie oznaczymy i możemy to spokojnie klepać. Strasznie długo te Duracellki w tym padzie wytrzymały, na serio. Grałem, coś się zastanawiałem w sumie, aż zapomniałem o tym. To jest lepsza opcja, jeśli o mnie chodzi, niż na przykład wpadek do playki, bo tam jeśli wyładujesz akumulator, to jest dupa i musisz podpiąć kabel, nie ma, że grasz dalej jakoś. Ile tego jest? 274. Miejmy nadzieję, że tam jest jakiś dopał ustawiliście. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. Dziękuję. Cicho. Czy to czasem nie jest... A, nie jest na tej samej drodze. Ale tą jakby dojedziemy. Dobra, stop. Tam jest mocy pod tym kopytem.
Jak prawie 257 zrobiłem teraz. Szczerze lubię to autko. Szczerze dobra opcja, naprawdę. Nie! Defrajerstwo, ja wiem, że i tak muszę skręcać i wyhamować. To jakby was nie... Kompletnie was to nie usprawiedliwia. To się chyba tu nie uda od tej strony, trzeba jechać od drugiej. Co tu jest? Tu jest dopałka, tak, trzeba jechać od drugiej, bo to jest to 322 chyba. To jest to? Bo szczerze nie wiem. Tak, to jest chyba to. 322. To trzeba zrobić od tej strony. Dobra, dalej. Jezu, jak ja lubię, jak się teraz pojawiają dwóch czołowych. O, nie, ominięty. Będzie. Ale fuksem. O to chodziło. Dobra, to teraz to. Nawrót jeszcze troszkę. Ja nie wiem, czy jakby fotoradary są na tyle ciekawe, w sensie, że wam się to spoko ogląda, czy są lepsze wyścigi, ale jeśli o mnie chodzi, to jest dobry deal, żeby sobie punktów podobijać. No i tak szczerze nie wiem, czy od razu już walić teraz w kolejnym odcinku ten festiwal, czy jeszcze sobie pojeździć wyścigów, bo umówmy się, S2 praktycznie w ogóle nie pojeździliśmy, co jest słabe. Także raczej byśmy... Jaki tam jest cel? Jaki macie na to cel? Pokaż. 225, to jest jakieś pętli na pewno ułożone. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale mam już na tyle... To jest pomiar! Udało się. Dawaj następny. Jest też kwestia po prostu. O, tu jeszcze się rozpędzę i mam od razu następnego. Ej, serio, podoba mi się ten dodatek, jak ja się cieszę, że jakby mam dostęp do tego. Uff. Wiecie, gdzie to jest? To się nie udało od tej strony. To jest strefa pomiarowa. Jezu, teraz to wyczają. Jedziemy to od drugiej strony. Ale się dowiemy, czy to się tak uda. 257, no. Za słabo od tej. Tam od tamtej, tylko że nie z taką hopą. Albo? Okej. Dziękuję. I chciałbym zaznajomić i oznajomić wszemim wobec, że jeśli jest jeden, jest, tu jeszcze się znalazły dwa. Już myślałem, że wszystko. A najprawdopodobniej mi dorzucą parę kolejnych. Jak tu jest daleko? Można było się dostać po tym, na przykład po tym. O, szybka podróż gdzieś tu. Dajcie szybką. Golet jest dookoła, to tyle to wiem. Przenieśmy się szybką podróżą, to jeszcze dwa fotoradary i będą zaliczone wszystkie. Eins. Dobra. I potem gdzie jest ten drugi? Czekajcie, bo były dwa, tu zgubię. Nie jest ten czasem bliżej. Nie, ten jest po drodze, czyli ten najpierw. Tu? Dobrze, myślę jeszcze, zapominam zawsze popatrzeć po prostu ile, 241. To po wyjściu przecież z pętli to jest... Co wy ode mnie wymagacie? Strefa driftu. Ej, jakbym to jeszcze przy okazji zrobił? To do tego chyba trzeba mieć auto. Albo jechać z góry. Aha, trzeba jechać z góry. Walista. Fotoradar, ważniejsza rzecz. Zrobiło czy nie 274, tak. Ej, Mateusz, takim autem to każdy potrafi. No ja wiem. Dlatego też to robię takim autem.
Okej. Ludzie, dalibyście 322, to bym się zastanawiał, czy to będzie łatwe. Wszystkie fotoradary klepnięte. Najprawdopodobniej, z tego co widzę. Jeśli jakiś umknął mojej uwadze, to trudno. Dobra, 123 punkty, 177, żeby tam mieć jeszcze jakieś kolejne, także po tym Goliath Mountain, Goliath Event, raczej może nie po, tylko przed jeszcze sobie parę tutaj wyścigów z S2 pojedziemy, bo praktycznie ich nie jeździliśmy, ale to w kolejnym materiale. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.